Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku kursu Logiki. W poprzedniej części poznaliście słownik rachunku zdań. Z tego filmiku natomiast dowiecie się, jak z elementów należących do tego słownika można budować dłuższe wyrażenia. Nietrudno zauważyć, że ze słów dowolnego języka można tworzyć zarówno wyrażenia poprawnie zbudowane i dzięki temu zrozumiałe, jak i wyrażenia zbudowane niepoprawnie i przez to nie mające żadnego sensu. Na przykład niektóre słowa języka polskiego możemy ułożyć tak, że otrzymamy takie ładne zdanie. Na kanale Logika na co dzień można obejrzeć ciekawe filmiki poświęcone rachunkowi zdań. Ale te same słowa możemy też połączyć tak, że powstanie jakiś zupełnie niezrozumiały bełkot, na przykład coś takiego. Podobnie jest z elementami należącymi do słownika rachunku zdań. Możemy z nich tworzyć zarówno poprawnie zbudowane, sensowne wyrażenia, jak i łączyć je tak, że powstaną wyrażenia, które nie są poprawne, których nie da się nijak odczytać. Te pierwsze, czyli poprawnie zbudowane wyrażenia rachunku zdań, nazywamy formułami rachunku zdań. Oto kilka przykładów formuł KRZ. A to z kolei kilka wyrażeń zbudowanych z elementów słownika KRZ, które nie są formułami. Jak jednak odróżnić formuły KRZ od nieformuł? Po czym poznać, że jakieś wyrażenie jest formułą, a inne nie jest? Potrzebna jest do tego wiedza o tym, w jaki sposób można budować poprawne wyrażenia rachunku zdań, czyli znajomość swego rodzaju gramatyki KRZ. Jak więc mogą wyglądać formuły rachunku zdań? Po pierwsze, formułą jest dowolna zmienna zdaniowa. Takie zapisy jak pojedyncze P, pojedyncze Q, R i tak dalej to już są formuły. Formułami nie są natomiast pojedyncze spójniki. Sama negacja czy też sama koniunkcja, implikacja to nie są formuły. Poprawne wyrażenia, w których występują spójniki, wymagają obecności czegoś jeszcze. Czego? O tym zaraz powiem. Zacznijmy od negacji. Negacja jest tak zwanym spójnikiem jednoargumentowym, co znaczy, że łączy się zawsze z jednym zdaniem. Symbol tego zdania zapisujemy po negacji, czyli na przykład taki zapis jest poprawny, natomiast taki nie. Podobnie formułą nie jest coś takiego. Pozostałe spójniki to tak zwane spójniki dwuargumentowe. Oznacza to, że łączą one zawsze dwa zdania, a symbole tych zdań zapisujemy po obu stronach spójnika. Czyli na przykład w przypadku koniunkcji najprostsza formuła będzie wyglądała tak. Natomiast takie zapisy to nie są formuły. I podobnie jest w przypadku pozostałych spójników, alternatywy, implikacji, równoważności. Są to też spójniki dwuargumentowe i ich argumenty, czyli zdania przez nie łączone, zawsze muszą znajdować się po obu ich stronach. Czyli, podsumowując to, co dotąd powiedziałem, najprostsze formuły rachunku zdań, w których występują spójniki, wyglądają następująco.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby budować bardziej złożone formuły KRZ. Weźmy taką negację. Może ona, tak jak widzieliśmy, odnosić się do jakiegoś jednego zdania. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zanegowane było jakieś zdanie złożone, na przykład nieprawda, że jedno i drugie, czyli nieprawda, że P i Q. W takim przypadku zapiszemy to w taki sposób. P i Q będą tutaj w nawiasie, aby pokazać, że negacja odnosi się do ich razem wziętych. Czyli dalej mamy sytuację, że negacja odnosi się do jednego zdania, tyle tylko, że teraz to jest zdanie złożone. Podobnie jest w przypadku spójników dwuargumentowych. Mogą one, tak jak widzieliśmy, łączyć zdania proste, ale po ich stronach równie dobrze mogą znajdować się zdania złożone. Na przykład taka koniunkcja. Może być tak, że z jednej jej strony będziemy mieli przykładowo implikację, jeśli P to Q, a z drugiej strony zdanie nie R. Tutaj ktoś może zapytać, czy tego wyrażenia nie R nie należałoby wziąć w nawias, czyli napisać coś takiego. Faktycznie taki nawias byłby jak najbardziej prawidłowy. Jednak przyjęło się, że w przypadku pojedynczej zmiennej z negacją nawias opuszczamy. Unikamy dzięki temu zbytniego nagromadzenia nawiasów w dłuższych formułach, w których nawiasów i tak już jest bardzo dużo. Tak więc, gdyby ktoś ten nawias przy nie R napisał, to byłoby to jak najbardziej w porządku, ale jeśli ktoś go pominie, to też jest OK. Wróćmy teraz do pozostałych spójników. W przypadku alternatywy może ona łączyć dwa zdania na przykład w taki sposób. Albo na przykład w taki. Podobnie implikacja. Formuła z implikacją może wyglądać na przykład tak. Albo tak. I oczywiście tak samo jest w przypadku równoważności. Na przykład tutaj mamy jeszcze raz te wszystkie formuły, które przed chwilą pisałem. Tak więc, podsumowując, gdy znamy zasady budowania formuł, możemy budować poprawne wyrażenia KRZ o dowolnej długości. Zawsze musimy tylko pamiętać, że negacja odnosi się do jednego zdania, prostego lub złożonego, i stoi przed owym zdaniem. Natomiast pozostałe spójniki łączą dwa zdania, proste lub złożone, i znajdują się pomiędzy owymi zdaniami. A oto jeszcze kilka przykładów takich dłuższych formuł KRZ. Na koniec jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, coś czego znaczenie poznamy w przyszłości. Otóż w każdym poprawnie zbudowanym wyrażeniu, w każdej formule KRZ, w której są spójniki, jeden ze spójników musi pełnić rolę tak zwanego spójnika głównego. Mówiąc najkrócej, jest to taki spójnik, który spina całą formułę w całość. Jest to spójnik, który łączy ostatecznie wszystkie pozostałe elementy formuły. Jeśli w formule jest jeden spójnik, to oczywiście on jest główny. Gdy spójników jest więcej,
To to, który pełni rolę głównego, pokazują nawiasy. Przykładowo w takiej formule głównym spójnikiem jest implikacja. Koniunkcja nie jest tutaj spójnikiem głównym, bo łączy tylko Q i R. Dopiero implikacja ostatecznie spina całą formułę. Tutaj natomiast głównym spójnikiem jest koniunkcja. W tej formule z kolei głównym spójnikiem jest negacja. Dopiero ona ostatecznie łączy wszystkie elementy wyrażenia. Myślę, że pojęcie spójnika głównego jest intuicyjnie dość łatwe do zrozumienia. Bez problemu wskażecie na przykład spójniki główne w formułach, które widzieliśmy już wcześniej. Będą to kolejno: implikacja, równoważność, negacja, koniunkcja i również koniunkcja. Dlaczego spójnik główny jest tak ważny, tego dowiecie się w przyszłości. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku.